Profesor Marek Rudnicki, były prezes Związku Lekarzy Polskich w Chicago, otrzymał nagrodę od TVP Polonia za zasługi dla Polski i Polaków poza granicami kraju. Nagroda jest przyznawana od 1995 roku osobom zasłużonym dla polskiej kultury, sztuki, edukacji i sportu, którzy w szczególny sposób przyczynili się do rozsławienia Polski i Polaków na całym świecie. Osoby nagrodzone to społecznicy, mieszkańcy i działający poza granicami kraju, szczególnie zasłużeni dla środowisk polonijnych. Z prawdziwą dumą informujemy, że wśród tegorocznych laureatów znalazł się profesor Marek Rudnicki, były prezes Związku Lekarzy Polskich w Chicago i wielki przyjaciel konsulatu. Serdecznie gratulujemy, panie profesorze, napisano na oficjalnym profilu na Facebooku Konsulatu Generalnego w Chicago. Wspierał sekcję medyczną Biskupiego Komitetu Pomocy Internowanym i Uwięzionym. Organizował pomoc medyczną dla reprezentacji. Zainicjował polonijny panel profesorów hashtag szczepimy się, poświęcony roli szczepień w zapobieganiu epidemii. Zaprosił do niego najwybitniejszych polskich ekspertów z kraju i z granic. Za swoją działalność społeczną otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in. Krzyż Wolności i Solidarności oraz Krzyż Oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo kapitule. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy przyczynili się do uznania działalności Polaków mieszkających za granicą. To nie jest dla mnie. To jest dla setek i tysięcy tych, którzy, powiedziałbym, nie są imigrantami, którzy mieszkają za granicą, ale których serce i dusza jest tu, na tej ziemi, między Odrą a Bugiem. Przyjmuję tę nagrodę w ich imieniu, oczywiście w swoim również. Nie będę kryłbiony, jestem absolutnie zaskoczony tym przekazem, który został Państwu pokazany. Historią człowieka, ale takich historii jest bardzo wiele. Mieszkając za granicą, poprzez różne środowiska, spotykamy się z różnymi ludźmi i każdego życie jest pisane właściwie w różnym stylu, ale o podobnym charakterze. I wielu dominuje w tych życiach. Dominuje miłość do Polski, szacunek dla kultury, z której się wychodzimy i szacunek dla rodaków. Wczoraj uczestniczyłem w 131. paradzie trzeciomajowej w Chicago. Tysiące młodzieży, biało-czerwone barwy, piękne, ale co jest szczególne, że nieznani ludzie podchodzili do nas i mówili: cieszę się, że Polska żyje, że istnieje, że robicie to, co robicie dla Ukrainy, dla świata. Hasłem przewodnim parady była wolność i pokój na świecie. I teraz nasuwają mi się słowa Jana, naszego świętego Jana Pawła II, który mówił w swojej modlitwie: niech już nie będzie więcej wojny. My tego słuchamy co tydzień w kościołach chicagowskich, myślę, że w Polsce również. Popatrzcie Państwo, taka prosta fraza: niech już nie będzie więcej wojny. My rzadko używamy tego, tej formy do przekazania informacji, ale jak głęboko idąca, i to jest do naszych braci Słowian na Ukrainie, myślę, że to jest również do ludzi mieszkających na wschód i na północ od Ukrainy, którzy najechali ten kraj w imię nie wiadomo czego. Miejmy nadzieję, że już nie będzie więcej wojny. To hasło dla Ukrainy, dla świata, ale również dla Polski, ponieważ wielokrotnie mamy również własne problemy, z których musimy wyjść. Dziękuję bardzo jeszcze raz kapitule. Dziękuję za możliwość współpracy z wieloma z Państwa, którzy tutaj są na tej sali. To zaszczyt pracować razem dla kraju. Dziękuję. Statuetki otrzymali także biskup Stanisław Szerokoradiuk, hierarcha kościelny zasłużony dla rozwoju kultury i języka polskiego na Ukrainie,
Andrzej Sapkowski, polski pisarz fantasy, twórca znanej na całym świecie postaci Wiedźmina. Maria Nowotarska, ambasadorka kultury polskiej, aktorka i założycielka Polskiego Teatru w Toronto. Iga Świątek, pierwsza rakieta świata, zwyciężczyni wielkoszlemowego turnieju French Open w 2020 roku, liderka rankingu światowego WTA. Lilia Luboniewicz, prezes Fundacji Wolność i Demokracja, zaangażowanej w pomoc Polakom na wschodzie.